Agnieszka Kęska, koordynator projektu Akademia Zdrowia, organizowanej przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną w Radomiu we współpracy z Radomskim Stowarzyszeniem Młodzi Kreatywni. Z okazji obchodu Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowaliśmy dwudniową akcję poświęconą właśnie temu tematowi, poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 9 kwietnia w godzinach od 11 do 13 czekamy na Państwa na placu Horaciego przy ulicy Żeromskiego. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, wiele niespodzianek, m.in. alkogogle, gry i zabawy dla dzieci, symulator jazdy na motorze, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pokaz statyczny sprzętu policyjnego. Natomiast 10 kwietnia o godzinie 10 zapraszamy Państwa serdecznie na wykład otwarty, na którym poruszymy bardzo ważną problematykę bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Wykład odbędzie się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, ulica Wodna 13/21. Zapraszam Państwa serdecznie.